Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, kochani. Jest tu ciepło, więc dziękuję za tak ciepłe przywitanie. Nie wiem, czy tak zawsze macie tutaj, ale dzisiaj jest ciepło. Ciepło. Ale niech to nam nie przeszkodzi, by odebrać coś prosto z nieba. Kochani, podczas pierwszego nabożeństwa miałem pewną wizję podczas uwielbienia. Wizję to znaczy, że jak to najprościej powiedzieć, wierzymy, że Bóg chce się z nami kontaktować. On chce mówić przez swoje słowo, ale również używa różnych innych języków. Pokazywanie obrazów jest jednym z nich. I widziałem taki prosty obraz i wierzę, że on będzie miał sens dla niektórych z nas. Widziałem człowieka, który jakby wyszedł z budowy. Był cały w kurzu i zaczął się otrzepywać. Teraz jestem w trakcie remontu, więc dokładnie wiem, nie jest to chyba przypadkowe, że pojawiło mi się akurat to, ponieważ to mocno do mnie przemawia. Wiem, jak to jest, kiedy wychodzę z pomieszczenia, które gdzieś remontuję, też muszę robić coś takiego. I ten pył, ten kurz zostaje zrzucony. I za chwilę zobaczyłem drugi obraz człowieka, który ma rozłożone ręce i nagle coś z nieba, taki pył z nieba spada na niego. I wydaje mi się prosta interpretacja. Nie będziemy tego rozkładać na czynniki pierwsze, ale wydaje mi się prosta interpretacja dla każdego z nas dzisiaj tutaj. Bóg chce otrzepać cię. Może z jakichś bitew, które przechodzisz. Może z jakichś trudności, w których się znalazłeś. Może z jakichś okoliczności, przez które przechodziłeś przez ten tydzień, tygodnie, miesiące. On chce zrzucić ten kurz i włożyć coś od Niego z nieba dla ciebie. Kochani, czy możemy to przyjąć przez wiarę? Widzę tutaj reprezentantów Petry, ponad Yang. Kochani Kościele, czy możemy powiedzieć na to amen? Wow. Dziękuję. To tyle, nie żartuję. Moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrowienia z kampusu Północy. To jest niezwykłe, że możemy być jednym kościołem w dwóch lokacjach i z dwóch lokacji działać dla miasta, dla rozszerzania się Królestwa Bożego. To jest niezwykłe. Dziękujemy za wasze modlitwy, dziękujemy za wasze wsparcie. My też się o was modlimy. I to niezwykłe, że dzisiaj mogę stać tutaj przed wami. Powiem tak. Jeszcze zanim zacznę, wejdę w słowo, nie dajcie się zwieść tej uśmiechniętej minie. Przygotowałem dla was wakacyjne kazanie, ale zostawię nas z trudnymi pytaniami. Od razu mówię, zostawię nas z trudnymi pytaniami, więc później ocenicie, że to było takie prawdziwe wakacyjne kazanie letnie. I teraz już wchodzimy. Mateusza, 20 rozdział. Królestwo niebios, od pierwszego wersetu. Królestwo niebios przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, wynająć robotników do swojej winnicy. Uzgodnił z nimi stawkę, denar za dzień i posłał do pracy. Następnie wyszedł o 9:00 i zobaczył innych stojących bezczynnie na rynku. Idźcie i wy do winnicy. Powiedział, ja wam sprawiedliwie zapłacę. I oni poszli. Potem wyszedł jeszcze w południe i około 15:00. Postąpił podobnie. Gdy wyszedł o 17:00, zastał również czekających na pracę. Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? Zapytał. Nikt nas nie wynajął, odpowiedzieli. On na to idźcie i wy do winnicy. Z nastaniem wieczoru właściciel winnicy polecił swojemu zarządcy, zwołaj robotników i wypłać im dniówkę. Zacznij od ostatnich, a zakończ na pierwszych. Podeszli zatem zatrudnieni o 17:00 i otrzymali po denarze. Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. Ci ostatni pracowali tylko godzinę, wytykali, a Pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieli znosić trud dnia i upał. Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich, nie krzywdzę cię, mój drogi. Czy nie uzgodniliśmy, że dostaniesz denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak, jak i tobie. Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? W ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Cóż za niezwykła historia. I co tutaj się dzieje?
Pewien gospodarz, właściciel, szef, wychodzi co około 2 godziny i sprowadza z ulicy pracowników do swojej winnicy. Możliwe, że był to czas jakichś zbiorów, potrzebował pracowników, potrzebował rąk do pracy i wynajmował takich ludzi, którym właśnie płacił dniówkę za dzień całej pracy. Ale kiedy przyglądamy się temu bliżej, przyglądamy się temu właścicielowi trochę bliżej, możemy stwierdzić, że jego zachowanie jest trochę dziwne. Zatrudniać robotników na ostatnią godzinę pracy do swojej winnicy i płacić im samą dniówkę. Całą dniówkę im zapłacić za 1 godzinę pracy. Są tutaj jacyś, nie musicie podnosić rąk, są tutaj jacyś zarządcy, szefowie firm, którzy mają pod sobą ludzi. Cóż za dziwne zachowanie. Gdzie tu ekonomia, gdzie tu logika? Jak można zatrudnić kogoś na 1 godzinę i zapłacić mu dniówkę? Że tak pomyślałem, to pewnie też znaczy coś o mnie, ale nie oceniajcie mnie. Kochani, chcę wyłożyć wszystkie karty na stół i powiedzieć tak. W tej przypowieści gospodarz, właściciel winnicy to jest obraz Boga. Zatrudnieni ludzie równa się zbawieni. I co jest dla mnie ważne, to jest to, że ci zatrudnieni to nie tylko duchowni, pastorzy, liderzy liderów. Tutaj jest porównanie do każdej osoby, która się nawróciła. Nieważne, co robi, nieważne, jaką piastuje pozycję, chodzi tutaj o każdego zbawionego. Też tak w trend zrobię, że chyba nie przypadkiem ta przypowieść mówi o pracy, że oni pracowali. Zachęcam, jeżeli jesteś powołany do Królestwa Bożego, jeżeli jesteś dzieckiem Boga, zaangażuj się, ponieważ działanie w Królestwie jest aktywne, nie pasywne. Aktywne, nie pasywne. Taki trend pastora. W przypowieści mamy wyszczególnione 2 grupy ludzi. Tych, którzy pracowali cały dzień i tych, którzy pracowali 1 godzinę. I opłata, cała dniówka w tym przypadku równa się zbawienie w chrześcijańskim slangu, byśmy powiedzieli, ci ludzie idą do nieba. Ci ludzie idą do nieba. Główne przesłanie tej przypowieści. Od razu je wyłożę na stół. Młodzi kaznodzieje, kaznodziejki, nie róbcie tak. Ja od razu wykładam na stół. One pojawia się, sens całej przypowieści pojawia się w niemalże ostatnich słowach gospodarza, który kieruje do jednego pracownika wypowiedź, dlaczego on tak zrobił. 5 werset. Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? I tu pojawia się ważne pytanie, które nadaje sens tej przypowieści. W jaki sposób reagujesz na to, co czyni Bóg? W jaki sposób reagujesz na to, co czyni Bóg? I kolejne pytanie, które się pojawia. Czy ci, którzy pracowali cały dzień, mieli podstawy, by narzekać? To jest otwarte pytanie do każdego z nas. Czy ci, którzy pracowali cały dzień, mogli być zdenerwowani, że ci, którzy pracują 1 godzinę, dostali tyle samo? Możemy odważnie odpowiadać. Niektórzy mówią tak. Niektórzy politycznie, ja politycznie też odpowiem tak. Zależy. Zależy. Powiem tak, pewnie ci, którzy prowadzą swoje biznesy, nagle tu zobaczą te słowa, że no na tyle się umawiał, to tak. Niektórzy z nas chcieliby mieć takiego szefa, że idziemy na godzinę do pracy i dostajemy całą dniówkę. Wierzę, że tutaj chodzi jeszcze o więcej. Za chwilę będziemy wyciągać dużo złota, dużo dobrych myśli z tej przypowieści. Kochani, przyjrzymy się grupie, która pracowała właśnie tą 1 godzinę, nazwijmy ich grupa zatrudniona o 17. Grupa z godziny 17. Ich odpowiedź do gospodarza, gospodarz wychodzi o tej 17, patrzy, są jeszcze robotnicy, ich odpowiedź w stosunku do niego jest taka, nikt nas nie wynajął. Odpowiedzieli. On na to, idźcie i wy. Kochani, trochę to dziwne, że czekając na pracę, czekasz aż do godziny 17 i tak cię nikt nie zatrudnił. Dziwne zachowanie.
Ci robotnicy, którzy chcieli być zatrudnieni, oni czekali cały dzień i mimo tego, że nikt ich nie zatrudnił, oni tak dalej tam czekali. Po prostu stali i patrzyli. I już mijała, cały dzień pracy mijał, oni jeszcze tam czekali. To jest dla mnie... I kiedy zastanawiałem się, pomyślałem sobie, że w tej grupie z 17 godziny tak sobie zacząłem wizualizować, jacy to ludzie mogli być. I chcę powiedzieć, najprawdopodobniej to nie byli najsilniejsi, najbardziej kompetentni, najbardziej ogarnięci pracownicy. Dlatego nikt ich nie wynajął wcześniej. Może nawet przespali tą godzinę, w której zostali inni werbowani i dopiero przyszli na tą 17. Wchodząc głębiej, możliwe, że stali tam ludzie, ci o tej godzinie 17 i czekali, bo nie mieli nawet gdzie wracać. Możliwe, że byli tam schorowani, cierpiący, niekompetentni, tak jak wcześniej mówiłem, może za starzy, może za młodzi, nieprzystosowani, dziwni, niechciani, odtrąceni. Może była to grupa ludzi wykluczonych. A nawet powiem więcej, na pewno musiała być to grupa ludzi wykluczonych, których nikt inny nie chciał zatrudnić w tamtym czasie do swoich winnic. Jaki gospodarz, jaki szef firmy zatrudnia ludzi na jedną godzinę i płaci im całą dniówkę? I chcę was zapewnić, w tamtych czasach nie było pomocy ze strony państwa, z jakichś organizacji, że dopłacali do tego, że on zatrudnił takich ludzi. Na pewno tak nie było, na 10 000%. I to się wymyka mojej logice, to się wymyka mojej ekonomii. Kiedy ja czytałem tą przypowieść, to się wymykało mojej ekonomii, mojej logice, ale chcę powiedzieć, że tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, że właścicielem tej winnicy jest nie kto inny jak sam Bóg. I przypodobało się w Królestwie Bożym, że On nie kieruje się logicznymi zasadami ludzi. I co jeszcze więcej powiem, że władca tego królestwa upodobał sobie, by ci, którzy są wykluczeni, ci, którzy są pomijani, ci, którzy są wykluczeni przez społeczeństwo i normy, zostali przyłączeni do jego królestwa. Mocne. I teraz jeszcze raz, czy ci tamci robotnicy, którzy pracowali cały dzień, mogli burzyć się, mogli być nieszczęśliwi z tego powodu, że tamci, co pracowali jedną godzinę, dostali całą dniówkę. Tak odpowiem znowu politycznie, to zależy. Po ludzku pewnie tak. Nawet bym powiedział, że to taka trochę polska cecha. A się utożsamiam trochę. Tak, sąsiad ma lepszy samochód, muszę walczyć w swoim sercu. Wiem, że wy tak nie macie. Wiem, że nie macie. Jestem tylko człowiekiem. Ale patrząc z perspektywy Królestwa Bożego na tą przypowieść, wierzę, że tutaj chodzi o coś więcej. Nie chodzi tylko o to, kto ma rację. Tutaj w tej przypowieści jest ukryte więcej złota i toczy się gra o coś dużo większego. Kochani, kilka albo nawet kilkanaście lat temu na zimowym zjeździe, dawno temu, zanim się jeszcze zmienił na Exodus, był pewien kaznodzieja, który mówił dokładnie z tej samej przypowieści i on powiedział pewną historię, która rzuciła nowe, świeże światło, i chcę ją przytoczyć teraz, na tą przypowieść w moich oczach. Ten pastor opowiadał o tym, że jako młody chłopak, jego dziadek podczas wakacji zagarnął go, zaprosił go do pracy, powiedział, że będziesz pomagał mi w budowaniu płotu, zapłacę ci za to. I oni zaczęli pracować. I również zatrudnił jego młodszą siostrę. I jak się domyślacie, było tu pewne podobieństwo do tej przypowieści. On się tak frustrował, tak się denerwował z tego powodu, że zasuwał cały dzień, pocił się niezmiernie, a jego siostra nagle znika na godzinę. Jak przychodzi, to przynosi tylko gwoździe i podaje i tyle. I jakie była jego frustracja, jakie było jego rozczarowanie, kiedy na koniec dnia dziadek zapłacił mu tyle samo, ile jego siostrze. Co za niesprawiedliwość. Ale co jest ciekawe i co rzuciło te nowe światło na tą historię, było to, że ten kaznodzieja
po dłuższym czasie przypomniał sobie tą historię już po śmierci dziadka i spojrzał na nią z takiej perspektywy i powiedział takie słowa: nikt nie zabierze mi czasu, który wtedy spędziłem z dziadkiem. Nikt nie zabierze mi czasu, który wtedy spędziłem z dziadkiem. W tej przypowieści gra toczy się o coś dużo większego niż kto ma rację. Toczy się dużo więcej, gdzie jest sprawiedliwość. Gra toczy się o wieczność człowieka. Właścicielowi winnicy upodobało się, by zapłacić denara ludziom, którzy pracowali tylko godzinę. Upodobało się panu winnicy, by ci z godziny 17 doświadczyli zbawienia duszy, tak samo jak ci, którzy pracowali cały dzień. Kiedy pan winnicy patrzy na ciebie i na mnie i on mówi: ja chcę tobie zapłacić całą dniówkę. Ja chcę tobie, każdemu z was chcę zapłacić całą dniówkę za waszą pracę. Chcę, żebyście doświadczyli zbawienia. Doświadczyli zbawienia. Chcę zapłacić całą dniówkę. Ale nie tylko tym, którzy pracują. Nie tylko tym, którzy wiedzą, kiedy podnosić ręce w uwielbieniu, jak przychodzić do kościoła, jak się dobrze ubrać. Ale właściciel winnicy upodobał sobie i przyprowadził ludzi z godziny 17. Teraz przyjrzymy się grupie, która jest najbardziej roszczeniowa. Wakacyjne kazanie. To ci, którzy najdłużej pracowali dla właściciela. I teraz powiem bez ogródek. Ci najdłużej wierzący, ci, którzy wiedzą, kiedy klaskać, kiedy mówić amen, kiedy wersety, ci, którzy wiedzą, gdzie jest sprawiedliwość Boża. Ci, którzy wiedzą, jak inni powinni się zachowywać. 11 werset. Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. Ci ostatni pracowali tylko godzinę, wytykali. A Pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trudy dnia i upał. Po pierwsze, pierwsza myśl. To, co mówisz o innych, dużo mówi o tobie. Druga myśl. Wchodzimy głębiej. Na wakacyjnym kazaniu. Możemy być tak zapracowani dla gospodarza winnicy. Możemy nawet wiedzieć, jak działać i co dokładnie mamy robić. Ale może umknąć nam jeden istotny fakt. I tutaj powstaje najważniejsze pytanie dzisiejszego kazania. Mówiłem, że zostawię was z trudnymi pytaniami. Tutaj pojawia się najważniejsze pytanie dzisiejszego kazania. Czy znam właściciela winnicy? Pójdźmy głębiej. Czy znam właściciela winnicy na tyle, że rozumiem jego motywację? Czy znam właściciela winnicy na tyle, że znam jego motywację i nie zgorszę się tym, jak on działa? Nie zgorszę się tym, jak on działa. Ludzie zatrudnieni od samego rana w przypowieści. Tak sobie to wyobrażam, wizualizuję. Pójdźmy w fantazję. Tak sobie to wyobrażam, że oni mogli zostać zatrudnieni od samego rana i nawet mogli dostać stroje. Profesjonalne stroje z wielkim logiem, z naszywką, dla jakiej winnicy pracują. W ogóle to jest ciekawe, że ostatnio te logotypy są coraz większe. Nie wiem, czy to zauważyliście. Ja czekam do takiego poziomu. Wtedy będę kupował. A graficy się śmieją. Mogli mieć strój, który mówi: ja należę do tej winnicy, ja pracuję dla tego właściciela. Mogli dokładnie wiedzieć, co robić, mogli wiedzieć, znać swoje kompetencje, mogli rozumieć, dla kogo pracują, ale w tej przypowieści pracownicy byli jednocześnie bardzo blisko, a jednocześnie bardzo daleko. Jednocześnie bardzo blisko, a jednocześnie bardzo daleko, bo nie rozumieli serca właściciela. Nie rozumieli jego motywacji. Nie rozumieli, czym on się kieruje. Dlaczego przyprowadza tych ludzi na jedno i płaci im całą dniówkę za jedną godzinę. Oni tego nie pojmowali z jednego ważnego powodu. Oni go nie znali. Oni nie rozumieli.
I tutaj pojawia się ciekawe zagadnienie, że możesz mieć monetę, iść do nieba, ale też burzyć się i być przeciwko właścicielowi. Ciekawe zagadnienie. Możesz mieć monetę, ale być tak naprawdę, jednocześnie być blisko, ale jednocześnie być bardzo daleko. Wakacyjne kazanie. Mateusza 22 rozdział, tylko wrzucę, już był dzisiaj cytowany, ale chcę to przeczytać. Niech wykonują te słowa pracę w naszych sercach. Nauczycielu zapytał, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? A on odpowiedział, mowa tu o Jezusie, on mu odpowiedział, masz kochać Pana swojego Boga, z całego swojego serca, z całej swojej duszy i z każdej swojej myśli. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu brzmi, masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach oparte jest całe prawo i prorocy. Może być taki moment w życiu, że jesteśmy tak bardzo skoncentrowani na tym, żeby pracować dla właściciela winnicy, że może się okazać, że tak ciężko pracujemy, wiemy, co mamy robić, rozumiemy nasze kompetencje, ale może się okazać, że my tak naprawdę nie rozumiemy jego motywacji. Nie rozumiemy tego, co jest w jego sercu. Ta pierwsza miłość może zostać, może zniknąć. Trochę jak w małżeństwie mogą wedrzeć się rutyny, mogą pojawić się po prostu kolejne dni i nagle ta pierwsza miłość, ta miłość, którą para powinna, używając takiego, tutaj grill jest niedaleko, cały czas dorzucać do tego ognia, może się okazać, że to, co było na początku, już się dawno wypaliło. I zostały same rutyny i została po prostu sama skorupa. Puste, wypalone miejsce. Wielkie rozczarowanie. Podobnie może być z tym, kiedy angażujemy się, kiedy stajemy w miejscu odpowiedzialności, może się nagle okazać, to jest taki zabójca, który przychodzi po cichu. Widać te konsekwencje dopiero po jakimś czasie, ale ten ogień tej pierwszej miłości może zagasnąć. I chcę jeszcze nas rozciągnąć. Jesteście gotowi? Nie widziałem odpowiedzi, ale lecę dalej. Jeśli właściciel tej winnicy zaprosi tutaj ludzi z godziny 17 i powie, ja chcę im zapłacić całą dniówkę. Zaprosi tutaj ludzi, którzy nie wiedzą, kiedy klaskać, jak dokładnie się ubierać, jak dokładnie się zachowywać. Jak zareagujemy? Jeżeli właścicielowi upodoba się, by przyprowadzić tutaj ludzi, którzy są wykluczeni społecznie, niekochanych, może nie do końca ogarniętych, biednych, ale może też zbyt bogatych, by to wypadało na chrześcijanina. Co z osobami, kiedy przyprowadzi tutaj osoby nieheteronormatywne, obcokrajowców? Co jeśli przyprowadzi tych innych, innych o kolorze, innych skóry? Co jeśli przyprowadzi tu niechcianych? Jaka będzie reakcja pracowników winnicy? Jaka będzie reakcja, tu nie chodzi tylko o pastorów, tu nie chodzi tylko o liderów, tu chodzi o każdego, kto ma całą dniówkę. Jaka będzie nasza reakcja? I kochani, chcę jeszcze powiedzieć, jeszcze kiedy przygotowałem się do tego słowa, modliłem się, już dawno temu Bóg gdzieś włożył w moje serce, że tu w tym kościele będą takie drzwi otwarte dla ludzi, którzy byli kiedyś w domu, ale gdzieś się zagubili. Dla ludzi, którzy kiedyś byli w domu, ale coś się wydarzyło, że już nie są. I zadają sobie pytanie, czy mogę jeszcze wrócić? Czy jest jeszcze dla mnie szansa? Potraktujcie to jako proroctwo. Kościele, rozważ to. Wierzę, że nadejdzie czas, że ludzie, którzy się pogubili, będą wracali. I pytanie jest, jak zareagujemy, kiedy pojawią się tutaj synowie marnotrawni i córki marnotrawne, którzy mogli powiedzieć, wyrzekam się. Tak jak Piotr powiedział, ja nie znam tego człowieka. A mimo to Bóg go użył. Jaka będzie nasza reakcja? Jaka będzie reakcja na ludzi, którzy przyjdą tu z godziny 17? Co mnie... Przepraszam, wchodzę jeszcze głębiej. Wakacyjne kazanko. Co mnie cuci, co sprawia, że chcę jeszcze mocniej badać swoje serce, to jest werset 13.
Szczęśliwy. 13. Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich. Grupa, która się burzyła, grupa, która szukała sprawiedliwości, to mnie cuci. To mnie sprawia, że nawet troszeczkę bojaźń Boża. On nie odpowiedział całej grupie. Odpowiedział tylko jednemu z nich. Dlaczego? Dlatego, że skoncentrowanie się na swoich poglądach, na swojej sprawiedliwości, skoncentrowanie się na swoim myśleniu religijnym, na skoncentrowaniu się na oczekiwaniach wobec innych, na swoich poglądach może sprawić, że nawet nie będziesz słyszał, jakie motywacje kierują gospodarzem. Brutalne. Używając jeszcze innego przykładu biblijnego, ziarno, które jest siane przez gospodarza i właściciela, może spaść nie na żyzną glebę serca, ale może spaść na tak ubitą glebę swoimi poglądami, swoim myśleniem, swoim ciasnym myśleniem, że one nigdy nie wyda plonu. Może spaść ziarno, może spaść na glebę, która tak była ubita moją sprawiedliwością, tak była ubita moimi poglądami, tak była ubita słowami, tak mówi Pan, na pewno nienawidzi tamtych, na pewno się brzydzi tym i tym. Może być tak ubita, że nawet kiedy sam właściciel stanie i będzie siał ziarno, one i tak nie przynosi żadnego owocu. Jak traktujesz innych, pokazuje, na ile znasz Boga. Jeszcze raz powiem. Jak traktujesz innych, to pokazuje, jaką masz bliskość z Bogiem. Wakacyjne kazanko. Kochani, chcę się modlić. Zbadać, wiem, że Duch Święty rozciąga przez to słowo już od dłuższego czasu. I chcę się modlić, chcę zrobić wyzwanie, by zbadać motywację naszego serca. W jakim miejscu jesteśmy, w której grupie byśmy się znaleźli? Czy znaleźlibyśmy się w grupie ludzi, którzy, jeżeli przyjdą ludzie z godziny 17, znajdę się w grupie ludzi, która... Ja znam motywację mojego ojca. Wiem, jak on by postąpił, będę postępował tak samo. Czy znajdziemy się w grupie ludzi, która powie, ja wiem, jaka jest sprawiedliwość. Tych, którzy się burzą. Tych, którzy pokazują palcami i mówią, jak wygląda prawda. W jakiej grupie byśmy się znaleźli? Różnica jest, ta granica jest bardzo cienka. Dlatego zachęcam do badania swojego serca. Sam siebie przede wszystkim, ale też wszystkich nas. Chcę się modlić. Czy chcesz, proste pytanie, czy chcesz znać serce właściciela i rozumieć jego motywację? Czy chcesz znać serce właściciela i rozumieć jego motywację? Kochani, zamknijmy swoje oczy. Jeżeli chcesz, to jest modlitwa, to zrobimy taki akt wiary. Jeżeli to jest twoja modlitwa, chcę znać bardziej właściciela. Chcę rozumieć jego motywację. Nie chcę zgorszyć się tym, jak on działa. Nie chcę zgorszyć się tym, co on robi. Podnieś na sekundę swoją rękę. Niech to będzie wyznanie takiej wiary. Dziękuję, 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 dziękuję. Wiele rąk. Ja się ogólnie pomodlę, ale niech Duch Święty sam do was mówi. To jest kazanie, które będziemy pewnie trawić jeszcze jakiś czas. Tato, przychodzimy przed Twój święty tron i widzisz każde serce, każdą osobę na tym miejscu i modlę się teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Ty działaj. Sprawdź i zobacz, czy my oceniamy innych. Sprawdź, jakie jest nasze serce, jaka jest nasza postawa i po pierwsze wołam, niech przyjdzie intymność w relacji z nami, by się nie okazało, że ciężko pracujemy, ale Ciebie nie znamy. Że ciężko pracujemy, wiemy jak robić rzeczy, ale nie znamy Ciebie. Panie Jezu, przyjdź Duchu Święty, dopomóż nam, dodaj nam siły, dodaj nam odpowiednich osób wokół nas, które będą nas zachęcać, które będą nas motywować, Tato. I modlimy się, by każdy z nas miał takie duchowe, wrażliwe uszy, które słyszą Twój głos. Kiedy czytają Słowo, one wykonuje pracę 30-krotną, 60-krotną i 100-krotną, przynoszą owoc. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, jeszcze drugie wyzwanie. Zrobię od razu. Drugie wyzwanie. Jeżeli nie znasz właściciela winnicy, nie jesteś pewien, czy masz taką monetę,
czy zostanie zapłacona ci dniówka. Nieważne, z której jesteś godziny, nieważne, czy czujesz się wykluczony, czy nie. Czy czujesz się słaby, odrzucony, nie ma to znaczenia. On chce, właściciel winnicy chce cię zapłacić dniówkę. Chce, żebyś był zbawiony. Zamknijmy jeszcze raz na chwilę swoje oczy. Jeżeli jesteś taką osobą, podnieś swoją rękę, jeżeli chcesz też dostać taką monetę. Monetę dniówki, zbawienia. Jeżeli są takie osoby, dziękuję. Jeżeli chcesz dostać taką dniówkę, jeszcze czekam sekundę. Kochani, cały Kościele, wspieramy te osoby, szczególnie te, powtórzcie tę modlitwę za mną, szczególnie te osoby, które podniosły rękę. Cały Kościół niech nam pomoże i razem powiedzmy taką modlitwę. Panie Jezu, możemy to trochę bardziej śmiało robić. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Przebacz moje grzechy. Chcę Cię poznać. Amen. Ostatnia myśl kazania, kochani. 4 werset. Ponieważ mówiliśmy dzisiaj tylko o zbawieniu. I może to być takie dziwne, jak to ci z 17 dostają tyle samo, co ja, jak ja tu jestem od dziecka w kościele może, albo od jakiegoś dłuższego czasu. Chodzi tutaj o zbawienie. 4 werset jeszcze mówi, idźcie i wy do winnicy, powiedział. I właściciel, który mówi do nas, a ja wam sprawiedliwie zapłacę. Ja wam sprawiedliwie zapłacę. Twój trud tutaj na ziemi, to co zostawiasz, będzie ci wynagrodzone. Będzie ci wynagrodzone, to są słowa Jezusa. A teraz Kościele, wakacyjne kazanie. Powstańmy i uwielbimy Boga. Niech On do nas mówi i niech zespół nas dalej poprowadzi. Kościele, wyznajmy to. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Śpiewaj. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz.